I powiedzcie Polacy, w Polsce między tysiącnego motlochu, pożytecznych idiotów, politologów, polityków różnych, różnego rodzaju, różnej polaryzacji politycznej, znajdzie się choć kilka normalnych, wpływowych polityków, wpływowych i na rząd, i na Polaków, na wszystkich prawie Polaków, normalnych, nie na biomasę, które da odpowiedź na normalne, adekwatne stwierdzenie szefa MON Antonia Macierewicza, że Rosja gotuje atak. Minister Obrony Narodowej był uczestnikiem panelu dotyczącego Rosji i ostrzegał przed agresywną polityką tego kraju. Rosja przygotowuje się do ataku, stwierdził. A Polsce, czy to komuś potrzebne, to? I jak te kraje, które teraz pod atakiem Rosji walczą sami na sam, pod zdradzone i manipulacyjne kroki Warszawy oficjalnej, które, żeby tylko zamilczać ten głos Ukrainy, który walczy z Rosją, który już są atak, nie tylko tam hybrydowy jakiś, a realny atak Rosji, a Polacy, Warszawa i różna ta bzdarnia polityczna mówi, że Polska znajduje się pod atakiem hybrydowym Niemiec, pod atakiem Europy hybrydowym. Kurde, czy wy rozumiecie, co to atak? Czy to atak u was, kiedy mąż z ranku żonę nie wyruchał, kurde? I żona ta chodzi cały dzień pod atakiem, lub mąż od żony, która nie zadowoliła go. Co w waszych głowach robi się? To horror. Takie stosunki polityków do swojego kraju. Prawie takie same stosunki były do swojego kraju tych swoich polityków przed 1939 rokiem, w czasie Targowicy i po okrągłym stole. Prawie to samo. I Polacy, zwykłe obywatele RP Rzeczypospolitej, polskie, żrą ten polityczny, geopolityczny motloch i zakładają go w swoje dusze, w swoje serce i stają takimi że, niestety, kurdy. Geopolityczna wojna przeciw Polsce od Europy. Ale powtarzam jeszcze raz, z najwyższym szacunkiem wobec decyzji pana prezydenta pozostaje w tej materii. Ale czy dochodzi do rozmowy między panem ministrem a prezydentem, żeby pan mógł zadać prezydentowi pytanie, o co chodzi, i pan prezydent panu ministrowi o co panie chodzi? Panie redaktorze, szanowni państwo, zawsze, gdy pan prezydent się do mnie zwraca, zawsze się jestem, zawsze jestem do jego dyspozycji w każdym momencie. I o każdej porze. I pytanie, na które pan minister Antoni Macierewicz nie odpowie, jakie będą zmiany w rządzie? Czy spodziewa się pan zmian? Nie odpowiem, bo ani nie decyduje o całej Zjednoczonej Prawicy, która jest zapleczem politycznym, ma oczywiście, w związku z tym władze mają prawo do formułowania swojego punktu widzenia, ani nie jestem premierem, jestem skromnym ministrem, który podporządkowuje się decyzji tych, którzy ją podejmują. I który ma nadzieję, że jeszcze co najmniej przez 2 lata będzie ministrem obrony narodowej. Mam inną nadzieję. Mam nadzieję, że będę w stanie skończyć proces odbudowy Wojska Polskiego i mam nadzieję, że w ramach tego procesu będę mógł przedstawić raport Komisji Smoleńskiej wiosną bieżącego roku. Bardzo następnego roku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.